Dola i niedola to jest temat, który został mi wyznaczony. Nie sformułowałem go w ten sposób, a w związku z tym, ponieważ brzmi bardzo tak literacko, poetycko niemalże, ja spróbuję go jakoś uściślić. Można by mówić o dobrym czy złym losie kobiet w ewangelikalizmie polskim z różnych perspektyw, o różnych rzeczach tutaj rozmawiać. Można by mówić o modelu małżeńskim, tak? O przysiędze uległości, którą większość kobiet do niedawna przynajmniej składała w czasie ślubowania małżeńskiego. Jaki to może mieć wpływ na relacje małżeńskie? Czy ma jakikolwiek wpływ na występowanie, nie wiem, przemocy psychicznej czy fizycznej wśród kobiet? Można by patrzeć na tą kwestię kobiet z takiej perspektywy większej liczebności kobiet w środowisku ewangelikalnym i związanym z tym problemów, no, krótko mówiąc, matrymonialnych, tak? Ale ja chciałbym się tutaj ograniczyć tylko do jednej kwestii, mianowicie do kwestii statusu kobiet w służbie w kościołach ewangelikalnych w Polsce. I myślę, że tutaj to będzie dobrze korespondowało z tym, co mówiła przedmówczyni, z tym, że przeniesiemy teraz się na grunt polski. Co rozumiem, najpierw może powiem, co rozumiem przez status, tak? Przez status rozumiem zakres służb, jakie kobiety mogą pełnić w Kościele oraz ich udział w przywództwie Kościołów. Te dwie kwestie świadczą o tym, czy można mówić o równym statusie kobiet i mężczyzn w służbie, czy też nie. Stąd po takich wstępnych obserwacjach dotyczących udziału kobiet w życiu kościołów ewangelikalnych chciałbym się przyjrzeć unormowaniom odnośnie służby kobiet, jakie zawarte są w prawach wewnętrznych i statutach kościołów ewangelikalnych oraz dyskusji, jaka ostatnio towarzyszyła skutecznym i nieskutecznym próbom zmian w tych uregulowaniach. A zatem najpierw coś o udziale kobiet w życiu kościołów ewangelikalnych. Jeśli przyjrzelibyśmy się procentowemu udziałowi obu płci w liczbie członków lub wiernych kościołów ewangelikalnych, to nie ulega wątpliwości, że kobiety stanowią większość. Niestety nie mamy tutaj bardzo dokładnych danych. Jedyne precyzyjne dane, jakie udało mi się uzyskać, to z Kancelarii Kościoła Chrześcijan Baptystów, gdzie dowiedziałem się, że tam kobiety stanowią 57,59% członków Kościoła. To jest statystyka za rok 2013. W przypadku Kościoła Zielonoświątkowego mamy jakieś dane, ale nie są precyzyjne do końca, ponieważ tutaj podział na płeć kobiety i mężczyzn tylko określa się w statystykach i to bardzo tak nieregularnie w odniesieniu do wiernych, a nie członków Kościoła, tak? Czyli wiernych, tych, którzy przychodzą, są sympatykami. I tutaj ta liczba wynosi około 60% liczby wiernych, to są kobiety. Można więc z dużym takim prawdopodobieństwem przyjąć, że kobiety stanowią około 60% członków kościołów ewangelikalnych w Polsce, co oznacza, że na 100 mężczyzn przypada 150 kobiet. W społeczeństwie generalnie w Polsce to jest około 107 kobiet na 100 mężczyzn, więc no, tutaj jest taka znacząca różnica. A zatem kobiety stanowią liczniejszą grupę w naszych kościołach. Wygląda też, i tutaj znowu nie mogę się oprzeć na żadnych statystykach, a jedynie na własnych obserwacjach, które Państwo możecie potwierdzić lub nie, ale mam wrażenie, że też stanowią taką bardzo aktywną, jeśli nawet aktywniejszą część kościołów. Kobiety są obecnie inicjatorkami i liderkami coraz większej ilości służb. I o ile jakieś dwie dekady wstecz zobaczylibyśmy kobiety zaangażowane w takie służby jak służba katechetyczna, charytatywna, być może służba modlitewna, ale poza kontekstem liturgicznym, czy na przykład, no i oczywiście służba wśród kobiet, tak? To dzisiaj możemy zobaczyć, że kobiety są liderkami grup uwielbienia, a co na przykład za tym idzie, przynajmniej w tradycji pentekostalnej, są odpowiedzialne za prowadzenie dużej części nabożeństwa. Są liderkami grup młodzieżowych, studenckich, które w przypadku
przykład dużych zborów, to są grupy wielkości 30-40 osób, czyli to taki, można powiedzieć, już mały zbór. Są liderkami grup domowych, organizatorkami akcji ewangelizacyjnych, mówczyniami na konferencjach, chociaż tego, co mówią, nie nazywa się kazaniami, tylko świadectwami, no może w najlepszym wypadku wykładami. Kobiety tworzą różne organizacje parakościelne i nie tylko te, które zajmują się służbą katechetyczną, ale właśnie na przykład służbą wśród studentów. W końcu kobiety zajmują się dydaktyką w szkołach wyższych i pełnią funkcje kierownicze jako kierownicy specjalizacji czy instytutów. Jak jesteśmy tutaj przy szkołach wyższych, to chciałbym wspomnieć o jeszcze jednym trendzie. I tutaj posłużę się przykładem naszej uczelni. Nie wiem, czy potwierdzą to wykładowcy innych uczelni ewangelikalnych w Polsce. Otóż kobiety od wielu lat coraz chętniej pogłębiają swoje wykształcenie, zarówno stricte teologiczne, jak i specjalistyczne. W tym drugim przypadku są zdecydowanie gorliwsze niż mężczyźni. Jak prześledzilibyśmy statystykę studentów tutaj w WSTS od 2007 do 2014 roku, to zobaczylibyśmy, że z roku na rok liczba, procentowy udział kobiet studentów w naszym gronie rośnie. Doszło nawet do tego, że w tym roku otworzyliśmy studia podyplomowe z coachingu, na które zapisały się tylko i wyłącznie kobiety. W 100% grupa damska. Średnio w tych latach 2007-2014 kobiety stanowiły 44% liczby studentów. Pomimo tego, że stanowią mniejszość studentów, jednak są zdecydowanie bardziej gorliwszymi studentami, znaczy chętniej kontynuują studia, czy je kończą, tak? Tylko 9% z kobiet zrezygnowało, podczas gdy w grupie mężczyzn było to aż 22%. Tak? Więc z naszych obserwacji wynika, i tutaj mogę, to taka informacja marketingowa, jak ktoś był zainteresowany, sprzedajemy za darmo ją. Mianowicie najlepiej rokującym studentem jest dzisiaj kobieta po 23 roku życia, rekrutowana na studia stacjonarne lub podyplomowe. Tak? Tylko z tych pobieżnych informacji wynika, że kobiety stanowią nie tylko liczniejszą, ale wszystko wskazuje na to bardziej aktywną i sumienną część kościołów ewangelikalnych. W świecie pracodawców korporacyjnych, gdzie ceni się wysokie zaangażowanie w pracę, nastawienie na jakość, rozwój, inicjatywę, lojalność, to wszystko byłoby w jakiś sposób bonusowane w postaci jakichś przywilejów, szkoleń, studiów, możliwości awansu zawodowego. No a jak na tą sytuację reagują kościoły? Na to zaangażowanie i solidność kobiet w służbie, jak reaguje przywództwo kościołów. No, nie reaguje zupełnie albo reaguje nerwowo. Może dlatego, że jest to wyłącznie męskie przywództwo, no, ale to takie sugestia. Więc spójrzmy teraz może na to, jak wygląda struktura przywództwa i status kobiet w służbie w prawach wewnętrznych i statutach kościołów ewangelikalnych. Zgodnie z prawem wewnętrznym większości kościołów ewangelikalnych w Polsce, mówię tutaj, a przejrzałem te, które prawa tych kościołów, które mają to powiedzmy powyżej 1000 wyznawców, kobiety nie mogą pełnić w kościele funkcji przywódczych, to jest pewne. Czasami wiąże się to z tym, że nie mogą używać tytułu duchownego. Czasami, jeśli go używają, nie mają dostępu do wszystkich funkcji przywódczych. Czasami prawo kościelne mówi wprost, że duchownym czy pastorem nie może być kobieta, a czasami to wynika z jakichś innych zapisów. I tutaj tylko odwołam się do niektórych przykładów. W Kościele Zielonoświątkowym kobiety, no, najpierw zacznę od swojego ogródka, tak? W Kościele Zielonoświątkowym kobiety nie mają statusu duchownego, natomiast są powoływane do służby w kościele. To, że nie mają statusu duchownego, to powoduje oczywiście, że nie mogą wykonywać wszystkich czynności kościelnych, nie mogą pełnić wszystkich funkcji kościelnych. Jedynym przywilejem, jaki im przysługuje, jest prawo do ubezpieczenia społecznego, tak jak duchownym. No, jak myślicie, dlaczego, tak?
Zasadnicze, teraz tak, z innych, przykłady z innych kościołów. A, ale jeszcze, żeby tutaj coś rzucić do naszego kościoła. Sytuacja jest jednak ciekawa, bo prawo wewnętrzne nie pozwala kobietom na przykład na to, żeby znalazły się w obradach, na obradach synodu kościoła, tak? Czyli najwyższego organu władzy kościelnej. Ale prawo pozwala, aby kierownicy czy dyrektorzy agent kościelnych brali udział w synodzie. No więc jeżeli jakaś kobieta jest szefem jakiejś agendy kościelnej, to może się znaleźć na synodzie, no i wtedy już no, nie wypada nie dać jej tego mandatu do głosowania, no i ona wtedy też głosuje, wszyscy się zastanawiają, dlaczego kobieta głosuje tutaj, no ale taka luka w prawie nie zauważyliśmy. Zasadnicze prawo wewnętrzne Kościoła chrześcijan-baptystów w Rzeczpospolitej Polskiej stwierdza, że duchownymi kościołami kościoła są pastorzy, misjonarze, diakoni, wikariusze, ale w tej kategorii tylko pastor jest ordynowanym duchownym, czyli tutaj mamy podział na ordynowanych duchownych i nieordynowanych. Kobiety mogą być nieordynowanymi duchownymi, tak? Natomiast ordynowanymi mogą być tylko mężczyźni, bo prawo wyraźnie stwierdza, że pastorem może być mężczyzna. I tutaj jeszcze parę przykładów. Statut Kościoła Chrystusowego w Rzeczpospolitej Polskiej. Pastorem przełożonym może zostać mężczyzna, ale tu jest taka ciekawa wzmianka i może się czegoś dowiemy więcej później. Statut wymienia działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn jako działalność statutową Kościoła. Ja nie spotkałem się z takim zapisem w innych prawach. Jestem ciekaw, na czym ta działalność polega. W każdym razie w samym kościele kobieta pastorem zostać przełożonym nie może. Podobne zapisy mamy w innych kościołach, więc żeby to jakoś szybko podsumować, czy mamy tutaj jakiś trend widoczny. Jedna to jest sprawa pastorstwa, inna sprawa to jest jeszcze udziału w radach starszych. W niektórych kościołach, gdzie nie dopuszcza się do tego, żeby kobiety były pastorami, jednak pozwala się im na to, żeby zasiadały w radach starszych albo w radach zboru. I w związku z tym właściwie można mówić o takich trzech modelach partycypacji. Dlaczego trzech? Bo jedynym kościołem ewangelikalnym w Polsce, który dopuszcza do tego, żeby kobiety w pełni uczestniczyły na tych samych prawach w życiu Kościoła i w związku z tym też w przywództwie Kościoła jest Kościół Boży w Chrystusie. I prawo tego Kościoła nie, po prostu nie ogranicza tutaj dostępu kobietom do wszystkich urzędów kościelnych. W związku z tym mamy trzy takie modele. Model pełnej partycypacji, tutaj reprezentowany jedynie przez KBWH. Dalej, model partycypacji w zarządzaniu lokalną wspólnotą z wyłączeniem funkcji pastorskich, czyli tutaj mielibyśmy te wszystkie kościoły, które uważają, że kobiety nie mogą być pastorami, ale na przykład mogą zasiadać w radach starszych, na przykład są skarbnikami, tak, albo jakieś takie mają funkcje administracyjne w kościele. No i w końcu model takiego braku udziału w zarządzaniu lokalną wspólnotą, tutaj byśmy wymienili Kościół Wolnych Chrześcijan i Kościół Ewangelicznych Chrześcijan. Teraz zastanawiam się, ile mi jeszcze zostało. Minuta dosłownie. A, no to będzie ciężko. No tak, za dużo się wdałem w statystykę. Dwie, o, dziękuję, to już lepiej. W ostatnich latach doszło do takich dwóch sytuacji, w których próbowano w jakiś sposób zareagować na tą wzmożoną aktywność kobiet w kościołach i to skutkowało pewnymi próbami zmiany w stanowiskach kościoła. W niektórych przypadkach były to próby udane, w innych przypadkach nie. W każdym razie mamy, może tak,
W 2005 roku doszło do zmiany w zasadniczym prawie wewnętrznym Kościoła Chrześcijan Baptystów i tam uchwalono po prostu nowe prawo, w którym w artykule 48 i w punkcie 2 jest mowa o tym, że pastorem może zostać mężczyzna. Wcześniejsza wersja prawa mówiła o tym, że członek Kościoła może zostać pastorem. Tak? Więc tutaj nastąpiła taka wyraźna zmiana w kierunku ograniczenia dostępu kobiet do służby pastorskiej. To wywołało dyskusję na łamach słowa prawdy na temat właśnie równego statusu kobiet i mężczyzn w służbie Kościoła. Druga taka dyskusja przetoczyła się w Kościele Zielonoświątkowym w 2010 roku, kiedy obecny tutaj biskup Marek Kamiński zasugerował, że no, powinniśmy pomyśleć o rozszerzeniu dostępu kobiet do służb. I wówczas również na łamach kościelnego czasopisma Chrześcijanina rozpoczęła się dyskusja. I ja tylko powiem trzy zdania na temat tej dyskusji na łamach jednego i drugiego czasopisma. Ona toczyła się wokół właśnie dwóch kwestii. Po pierwsze, czy dopuszczalna jest służba kaznodziejska kobiet? Po drugie, czy przywództwo w kościele i w rodzinie należy do mężczyzn? I jeśli chodzi o tą pierwszą kwestię, to ciekawe jest, że większość uczestników tej dyskusji zgodziła się do tego, że nie ma jakichś przeciwwskazań, żeby kobieta mogła uczestniczyć w służbie kaznodziejskiej. A więc takie tradycyjne teksty, na które by się powoływano, na przykład 1 Koryntian 14, rozdział 34-35 wiersz, w którym jest mowa o tym, że kobieta ma milczeć w zgromadzeniach, raczej wszyscy są zgodni co do tego, że należy je interpretować jako fragmenty czy wersety mówiące o pewnych kwestiach porządkowych, tak? Czyli no, mówimy tutaj o sytuacji, kiedy kobiety przeszkadzały na nabożeństwach i w związku z tym z tego też powodu nie powinny były milczeć. Natomiast to nie jakby jest barierą do tego, żeby uczestniczyły w służbie kaznodziejskiej, ale to nie oznacza, że to już w jakiś sposób określa zakres tej służby kaznodziejskiej. Tutaj ta druga kwestia okazała się istotna, mianowicie czy przywództwo w kościele i w rodzinie należy do mężczyzn. I tutaj wyraźnie stanowiska się spolaryzowały. Tak, z jednej strony mamy zwolenników męskiego przywództwa, którzy uważają, że skutkiem tej tezy o męskim przywództwie jest to, że kobieta nie może wchodzić w funkcję przywódcy zboru, czyli nie może też w nauczaniu wyznaczać linii doktrynalnej i wyznaczać kierunków i wizji zborowi. Kobiety nie powinny zabierać się za nauczanie duchowych prawd bez opieki mężczyzny, ponieważ nie pozwala im na to ich natura i rzeczywiście takie do odwołania do natury, tak, kobiecej w tych wypowiedziach padały. Z drugiej strony mamy zwolenników równorzędności płci, gdzie nie ma żadnych stawianych przez Boga granic dla służby kaznodziejskiej i przywódczej kobiet. I tutaj dla tych osób punktem wyjścia w dyskusji nie jest porządek stworzenia czy kwestia natury, ale raczej fakt duchownego obdarowania do służby. I teraz dobrze, w którym miejscu jesteśmy i co dalej, jakie miałbym postulaty? No, ostatni akapit. Czego zatem jest więcej w doli czy niedoli w służbie kobiet w polskich kościołach ewangelikalnych? Przedstawionej analizy dokumentów regulujących życie kościołów wynika, że dają one kobietom większą swobodę w służbie niż powszechnie panujący zwyczaj. Tak? Na to trzeba też zwrócić uwagę. Nie wydaje się, aby dążenie do zmian regulacji zawartych w prawach wewnętrznych kościołów zwiększało zakres służb dostępnych dla kobiet i pozwoliło na ich większy udział w gremiach przywódczych kościołów. Dużo zależy od tego, czy obecne unormowania będą odbierane jako ograniczające czy otwierające im możliwości większego wpływu na życie Kościoła. Ta percepcja z kolei będzie zależeć od dalszego kształtu dyskusji na temat biblijnego rozumienia przywództwa w Kościele, w tym rozumienia służby pastorskiej i charakteru ordynacji oraz od rozstrzygnięć, czy przywództwo jako takie jest w świetle Pisma zarezerwowane dla mężczyzn, czy raczej zarówno w Kościele, jak i w rodzinie powinno być sprawowane wspólnie, w równej mierze przez kobiety i mężczyzny. Na przebieg tej debaty powinna mieć wpływ refleksja teologiczna dotycząca
dotycząca tego, co, wziąwszy pod uwagę pryncypia teologii ewangelikalnej, powinno być jej punktem wyjścia, który będzie pozostawał w zgodzie z centralnym miejscem, jakie zajmuje w niej Ewangelia. Ta dyskusja w naszym kraju dopiero się rozpoczyna. Towarzyszyć powinna jej także refleksja hermeneutyczna dotycząca odczytywania pisma w jego kulturowym i historycznym kontekście oraz tego, czy istnieje jakaś hierarchia wskazań i motywów biblijnych, którą należy wziąć pod uwagę przy zastosowaniu etyki biblijnej w codziennym życiu Kościoła. Jedno jest pewne. Debaty wokół statusu kobiet w służbie Kościoła nie można tłumić, ponieważ od niej będzie zależeć, czy pozostaniemy wierni Słowu Bożemu, czy naszym stereotypowym wyobrażeniom na temat roli kobiet i mężczyzn w życiu Kościoła oraz czy dokonującą się w kulturze zmianę pozycji kobiet w rodzinie, na rynku pracy, w polityce, edukacji będziemy potrafili wykorzystać dla dynamiczniejszego głoszenia Ewangelii i skuteczniejszej pracy duszpasterskiej. Dziękuję.